Witam Was tutaj, cześć, czym Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy. Dobrze, zaczynamy, już budzimy się. Jeżeli obejrzeliście intro, to dobrze, jeżeli obejrzeliście w dowolnej od kolejności, też lepiej. I od razu na początku mówię i objaśniam. Tak, ostatnio dosyć dużo osób przybyło, ale pomijmy ten... No, na razie nie jest jeszcze... Jest fajnie, powiem tak. Dobrze, ale chodzi mi dzisiaj... Ale tutaj śnieg zasypał to wszystko. Mam do Was pytanie, za chwilę Wam się pojawi pewnie w górnym rogu pytanie adnotacji, jest na pewno też ankieta o tym, czy te krótkie filmiki z LEGO miałyby się pojawić na przykład kolejny odcinek z tej serii, z tego cyklu, to już nie jako filmy konkursowe, tylko jako normalny odcinek, no możecie tutaj kliknąć, powinno się już pojawić jakby coś, czy mają się kontynuować, oczywiście jak będą się pojawiać te odcinki z LEGO, City Skylines będzie dalej kontynuowane normalnym torem, czyli dwa razy w tygodniu. A to LEGO byłoby może raz na dwa tygodnie, czy coś takiego. Bo to też dosyć dużo czasu zajmuje. No dobrze, tak. W ostatnim odcinku robiliśmy sobie... Siedzieliśmy sobie gdzieś tu. I tak. Pamiętam z tego, że co? O, właśnie. Kupiliśmy sobie ten kwadracik. I tu będziemy nasz przemysł dalej osadzać. No później, powiedzmy, że nagrywam już 3 minuty. Więc tak. Ej, jaki jest kolejny kamień milowy? Od tego zacznijmy. 24 tysiące, port, statek. Oczywiście, jeżeli odcinek się spodobał, macie łapkę w górę. Statek. Aha, czyli ogólnie statki za 4 tysiące. 4 tysiące to jest zasięg ręki. No dobrze. Tak, mój pomysł jest taki, żeby tu wcisnąć rondo. Wiem, że tych rond jest tutaj dużo już, ale co nie dwa ronda, no im więcej, tym lepiej. Bo z tym wtedy byśmy mogli postawić ten drugi taki, to coś, a to się przydaje akurat. Małe rondo, duże rondo. No i wtedy powstaje pytanie, czy kupujemy ten kawałek ziemi? Szczerze powiedziawszy, bym aha, kupił. Chyba tak, bo tak, tamten... Może inaczej, zobaczmy jakie mamy kawałki. Ten... no interesuje nas. Jest tutaj promy, statki. Tak, mamy tutaj połączenie z statkami, tu też jest połączenie z statkami. I to jest nasz główny, który dostaliśmy. To jest pierwszy. W pierwszym był. A, no tak, teraz są pociągi. Ale teraz tak. Bo ten sobie kupimy, tamte dwa. I pytanie, czy chcemy iść tam dalej, rozwijając miasto. Bo to byłoby też ciekawe, bo tam się ciekawie ciągnie. Ale chyba ten tak czy siak trzeba kupić, bo tutaj statki by się przydały. Dobra, bierzemy ten kawałek. I tam dalej będziemy później szli. Może po prostu pójdziemy w tamtą stronę, bo tam ciągnie się ciekawie dosyć te dwie drogi. Tak, mniej więcej. Kupować to, bo tutaj jest głównie woda. Natomiast tam jak pójdziemy, no to już coś ciekawego będzie się dziać. No dobrze. Ale wracając do tematu. Nasze... Tak, tutaj są choć... Tutaj są te tramwajowe na tej drodze, dajemy od razu, ale to, czy zostanie to wykorzystane tak, jak powinno być, nie wiem. Nie mam dolego pojęcia. O, właśnie w ten sposób by mi tutaj pasowało. Dobrze. Tak. O, o, dobra. To może być.
Ej, wiesz co, ja jednak bym to wolał podłączyć tak, jak to tam to było. No jakoś tak. To sobie usuniemy, bo to jest na razie nam zbędne. No i tak, tutaj jest dosyć dobrze póki co. A, no i tutaj. Też są tory. Tutaj sobie zaokrąglimy tę drogę, bo raczej wątpię, żeby to dalej szło. O, więc tutaj, czy to jest na równi z tym? Jest na równi. Dobra, chyba to tak powinno wyglądać. O, prosta. No. Widać, sterowanie jest dość proste. No dobra, nie, to zbytnio nie przyciągnęło raczej nowych osób. Ale brakuje tutaj klientów. Czyli trzeba rozwinąć tą dzielnicę. Jakby to tutaj rozplanować? Po prostu może sobie przyciągnijmy tą drogę dużą. Dużą, no jest duża. Tak, są tutaj tory całe też. Okej, w tą stronę. No tak. I zaraz będę mieć tutaj dużo osób, bo mi tutaj może słychać to w mikrofonie. Coś piszczy. Zaraz się tym zajmę. Chyba, że zaraz zacznie piszczyć znowu to, wtedy szybciej po to pójdę. Piszczy znowu. Dobrze. To powiedzmy tak. Tutaj damy tą dzielnicę. Gdzie to jest? O, tutaj. I tu sobie to pociągniemy dalej. Chociaż nie, tutaj mają być biura. No już, już idę, nie pisz. Dobrze. I to się zaraz będzie budować. Tymczasem ja sobie zrobię krótką przerwę. O, wracamy, dobra. Wyłączone. Wszystko, co może mi przeszkadzać. Nawet specjalnie dzisiaj już nie wziąłem telefonu ze sobą. Tak, przez to nie wiem dokładnie, ile już nagrywam. Odcinki w tygodniu, jak już mówiłem, będą krótsze. Czy ja się nie powtarzam już trochę? Źle. No, rozwałki. No, rozwałki, no nie. Ja czytam mówić, jak jakiś assessment. A czemu tutaj tak ta droga wygląda? To powinno być... Tak, tutaj też. I... Najważniejsze, nie ma najważniejszej drogi. Co prawda, trzeba ją zrobić w ten sposób. Tak, to jak ktoś właśnie kupił grę, lub jak już ktoś ją ma, to się bardzo przydaje. Czy to wejdzie? Weszło. Czy to wstawiamy? To druga para kaloszy. Bo... No nie wiem, szczerze powiedziawszy. Mogę to tutaj dostawić, bo jest niby daleko dosyć od tamtego. Ale z drugiej strony będę mieć później problem z tramwajami. Jakby nie patrzeć. Czy mogę to jakoś jeszcze inaczej tutaj wcisnąć? No nie za bardzo, kurczę. Mogę niby tutaj zrobić specjalne... Dobra, nie. Może nawet tego nie wiem, coś tutaj. Jeśli coś tutaj ma być póki co, to... Okej. Okay. Teraz to dokładnie zrobię. O, dawaj, dawaj. Proszę bardzo. No nie. Nie, jak już mam to zrobić, to mam to zrobić porządnie, co nie? O, właśnie. O, wilku mowa. Ja ci tu teraz dam zbyt mało odległość. Tam było dobrze. O! Skoro tutaj... O!
I teraz będzie najciekawsze. Jak to zrobić, aby to ładnie wyglądało? Dobra. I tutaj podłączmy. No normalnie art dzieło. Tak, tramwaje mają się tym zachwycać. Mogą jeździć sobie jak chcą i mają się, to najważniejsze, nie korkować. Oczywiście zostanie przebudowane, ponieważ tutaj będzie, jeśli to ma tak zostać, pętla tramwajowa. Ale wracając do tej dzielnicy, która wygląda dosyć dziwacznie póki co. Może bym ją skończył w końcu. Przypominam, jeżeli ktoś właśnie wszedł lub właśnie przewinął sobie dotąd kawałek, proszę o zagłosowanie, czy ma pojawić się Lego jeszcze. Pewnie się jeszcze pojawi w czymś takim jak filmy konkursowe. Znowu, ale czy ma być do tego osobna seria? Ja tam widziałem, że dosyć dużą popularność to miało, jak na te filmy konkursowe. No i ogólnie mogę to. Już mogę w ostateczności to zrobić. No i taki typowy budak. Dobra, drogę mamy zrobioną. O, już odśnieżanie. Dobrze, tu jest dobrze. Tu już mniej. No dobra, jest jakaś dzielnica. Chyba czy tutaj. O, właśnie, właśnie. Teraz, czy ja tutaj kupiłem. A nie, to ja tak daleko kupiłem ten kawałek. No to no, nie wiem. To się zobaczy w praktyce. Tutaj oczywiście. To już przyszłościowo. I to właśnie widzę, właśnie zauważyłem, że tutaj jest zwykły przemysł. A to tak nie wolno, tutaj tylko drzewa miały być. No a tutaj jeszcze można pociągnąć tą wodę. Tą dzielnicę, bo to ma być ten przemysł leśny. No i tutaj, tak. Czas jest na zero. Na bardzo wolne. Dobra, i tutaj. Słuchaj, ciekawe, kiedy pojawi się Natural Disasters. Trochę już tam dla niego czekam. Myślę, że wy też czekacie zresztą. No dobra, no i od środka to zaczniemy sobie budować. O, gdzieś tak, w ten sposób. I tutaj. Tak. Żebyście sobie prąd poprzekazywali. Co do wody, to tam. Dobra, wodę też wam dociągniemy. Nie gadaj, że tak można zrobić. O. No nie. Tu trzeba już tak pociągnąć. O, proszę bardzo. Jakie ładne kółeczko. A tutaj to. O, ładnie. No dobra. To tutaj już sobie pociągnijmy, aby nie kręcić się później. Czyli co, dzisiaj tylko nową dzielnicę budujemy. No i węzeł tramwajowy, który i tak będzie do wyburzenia. Świetnie. Uwielbiam swoje poczucie humoru. Dobra, budują się. Teraz trzeba zainwestować w jakiś. Na pewno to tak nie będzie wyglądać, ponieważ tu musi być jeszcze z jeden wjazd. Dawaj. O, tak lepiej. Dobra, to mamy już z głowy. Teraz tak. Bo tutaj widzę, że dużo sklepów chce się budować. Natomiast, o, wysypisko zakończone. Proponuję po prostu. Pa. No i co, zadowoleni. No i póki co, no to nie mam nic innego do wyboru. Możecie trochę się powiększyć. Czy tutaj chcemy sobie jakąś dzielnicę?
tu będzie później z górze pobitne już tam jest. No to niech tam będzie. O, jest, mamy. Teraz tak, tutaj całe te nabrzeże to będzie turystyczny wypoczynek. Tu będzie turystyczny wypoczynek. I teraz jakby go tu ładnie zaaranżować. Bo mamy na to popyt. Znaczy, nie mówi dokładnie nam, że na to, ale to znaczy, że na to. Tutaj widzę, że jest. Korkuje się. Tego wyjdziemy naprzód i zrobimy. Dobra. Zrobimy tak. I po prostu tutaj będzie lepsze rozwiązanie, chociaż się pojawiły światła. To sądzę, że to będzie dobrze działać. Natomiast tak, stąd sobie pociągniemy drogę dłuższą. To jest, tak, to jest dobry. I tutaj sobie już pociągniemy to. Tak. Przygotowanym zawczasu. Zawczasu, że tu ma być kiedyś droga. Czemu ci ma dodać na prąd? No bo nie ma prądu. Macie prąd. Ktoś jeszcze ma ludzi? Ej, wy macie prąd już. Już, już dalej się budować. Chociaż nie macie tutaj żadnych płatków. Co jest? Nie. Raz. A nie, tutaj mogę wstawić jakiś większy. Co prawda, o, to ładnie by tu weszło, ale mamy jeszcze coś takiego. Nie, to tutaj nie wejdzie. To tutaj aż tak ładnie nie wejdzie. Czy tutaj jeszcze jest jakiś taki... Nie. No to już jest małe. A to za duże. No to dajmy... Czekaj, gdzie to było? O, ten. Ten tu pasuje idealnie. On jest idealistyczny. To jest idealistyczne za duże. No i tak. Jeszcze tutaj jakiś taki park sobie trzaśniemy. Czekaj, czy to jest... Nie, lodowisko szukam. Lodowisko. Lodowisko jeszcze... O, tutaj. A, bym zapomniał o najważniejszym na takiej drodze. Wyciszenie. Proszę bardzo. Swoją drogą. Witam w nowym roku. Tak, na sam koniec odcinka. Witam was w nowym... O, dobrze strzeliłem. Na sam koniec odcinka. Prawie. No i teraz będziemy kończyć, bo to ma być krótszy odcinek. No, no musimy dzisiaj tą strefę tutaj zrobić. Z tym, że robimy to tak. O, właśnie, ładnie. I tak. I tutaj to już jest przygotowanie, to już jest pod... No tak, mamy 24 tysiące, no to jeszcze tego nie mamy, ale... To jest przygotowanie pod wiadomą jaką strefę, czy pod wiadomo co, statki. Statki turystyczne to będzie tutaj idealna rzecz, dlaczego to robię nad wodą. No i tutaj to będzie dzielnica. Dalej, właśnie, o tym mówiłem. Dalej, budujcie się. Z tym, że my to podzielimy. A, bo tu już będzie głośność. Aby mogło się budować i takie. Natomiast tutaj będzie, pokaż, specjalizacja turystyczna. O, i tu będzie już, proszę bardzo, tętniące życiem turystyka. Choćby nie będę wam tutaj mówić, że nie możecie się dalej budować. A wręcz przeciwnie, budujcie się. Budujcie, potrzebni nam są nowi ludzie. Chociaż... O, co się stało? Znowu pewnie zapisywanie było. Czy wy... O! O, wow! Pasuje nam to wszystko. Tutaj co prawda nam tam trochę... I właśnie, bym zapomniał o najważniejszym. Odcinek trwa już jakieś 23 minuty. Dobra, przesadziłem specjalnie, ale...
To hitbola. Ale. Jeszcze tutaj sobie pociągniemy. I... Nie, nie tutaj. Tutaj. Dobra. I najważniejsze. Gdzie moje pociągi? Skoro miałyby linia turystyczna. O. Wow. Nie skomentuję tego, co ten autobus robi. Naprawdę nie mam zamiaru. Trzeba co? Zadowolenie. Tutaj. I tu jest też nowa dzielnica, no to wiadomo co. Z tym, że ta dzielnica będzie podłączona z tym pociągiem bardziej. Czyli jakoś tak... Mi to nie pasuje trochę. Jakoś chcę pojedzieć na okrągło. Nie marudźcie. Czemu tam nie chcesz? Dobra, nie jest mi to znane, więc... Zadowoleni? Zadowoleni. Świetnie. O, proszę bardzo. No, nie, nie, nie. To tak nie będzie wyglądać. Na pewno nie. Ale póki co sobie pociągnąłem tak po chamsku, aby tramwaj nie mogły przyjechać. O, proszę bardzo. Przejazd kolejowy. Czemu ten szlaban? Że co? Wow. Disco szlaban. Nie wiem, gdzie to mamy, bo tak. Turystyka to przyjeżdża sobie tu. I gdybyśmy chcieli pociągnąć, mamy 300 tysięcy. No bo to jest ostatnia rzecz, którą robimy, czyli... Kolej. Tu będzie węzeł kolejowy, jak nic. Tu naprawdę będzie węzeł kolejowy. Tylko jak wygląda tutaj... Chciałem go tak sensownie wstawić. Kurde, czemu nie wiem. Dobra, zrobimy to tak. Tu będzie zjazd w dół. I tu będzie zjazd. Aha, okej. I tutaj, i to będzie... Świetnie, no to trzeba podwyższyć od razu w dół. No tak, tego tak nie mogę połączyć. Z wiadomych przyczyn. Ale takie metro to budujemy bardziej. Kurde, czy ja nie chciałem budować metra z pociągów tutaj. I tu podłączenie. Dobra, może nie może być. Dopóki tam metra nie pociągniemy, a to nie mam zamiaru póki co to robić. To niech już tak zostanie. Okej, okay, i trzeba to przeciągnąć na drugą stronę miasta. Nie wiecie, to później jakoś zrobię, żeby to tak nie wyglądało aż logicznie, bo to jest naprawdę... To jedzie pod całym miastem pociąg. Pociągi jeżdżą na górze. O, jest, jesteśmy blisko. Okej. Okay. Teraz tak. Ty jedziesz tutaj sobie w dół. Chyba teraz będzie najlepsze. Patrz na to. No dobra. Czyli pociągi mogą tuż przyjeżdżać. I głównie turystyczny pociąg. Czyli stąd, dotąd. Dotąd i później z powrotem. Tutaj. I z finiszem tutaj. Dobra. Tak, no i tutaj, aby nie zapomnieć, bo w pewnie następnym odcinku, jak będę go nagrywać w weekend, mogę o tym zapomnieć. A tego byśmy nie chcieli. Gdzie jest pociąg? Warto wiedzieć. Nie, to nie. No nie, no normalnie tutaj... Roi się aż od tych pociągów podziemnych.
Okej, dobra. I w jedną... Jest tutaj, czy nie? Czemu nie chcesz? Why? Why pociąg nie chcesz tam jechać? To tak. Że tutaj nie ma podłączenia? Jak nie ma? A, no tamten to rzeczywiście nie ma podłączenia, ale ten ma. Zaczynasz mnie denerwować. Pociąg. Weź, żeś się opanuj. No czemu nie chcesz tu pojechać? A. No nie, cały czas nie. Dobra, inaczej. Musi tu być podłączenie jeszcze to jedno. Proszę bardzo. Będziesz zadowolony teraz? Nie? Jak to nie? Co ty mi tu insynuujesz? Jest połączenie, masz. Jest, to jest. Pociąg, nie igraj z ogniem. Zrobimy to już. Nie wiem o co mu chodzi. Więc jeszcze raz. I ty jedziesz tu. To jest naprawdę dziwny węzeł. I jest! Jest! Udało się podłączyć wam pociąg. Hip hip huta. Normalnie. No normalnie, nienormalnie zrobiłeś ty. Dobrze. Tutaj. Sprawdźmy tylko, czy ktoś z tego już korzysta. Raczej wątpię. 22 pasażerów. Tutaj 6 pasażerów. No to jak na początek, całkiem nieźle. No dobrze, ja ze swojej strony nie po to postawiłem tę drogę, żeby się tu takie rzeczy działy. Jedzie pociąg. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek, ponieważ trwa już on tyle, ile miał nie trwać, czyli miał być krótki, zwięzły i na temat. Dobra. Krótko zwięźli na temat. Proszę bardzo. Budujcie się. I to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Tak? Na pewno. No dzisiaj sobie wbudowaliśmy tytuł. Taki będzie też to. No dobrze. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.